potem odwiedzisz Peppę na drzewie. Kto tam? George? Tak? Kto to? Dumana świnka. Macie jeszcze miejsce dla gościa? Musisz powiedzieć tajne hasło. Potem będziesz mogła wejść do domku. Rozumiem, a jakie są te sekretne słowa? Powiem ci je szeptem na ucho. Te sekretne słowa to duży brzuszek taty. Rozumiem. Powiedz sekretne słowa. Duży brzuszek taty. Zgadza się. Duży brzuszek taty. Ach, to są bardzo głupie sekretne słowa. Mamusiu, zanim wejdziesz do naszego domku, musisz zdjąć buty. Oczywiście. Jest też miejsce dla taty. Powiedz sekretne słowa, tato. Czy ja mogę powiedzieć inne sekretne słowa? Nie. No więc dobrze. Brzuszek taty świnki. Zgadza się. Możesz wejść, tatusiu. Zdejmij buty. Chyba nie zmieszczę się przez drzwi. To dlatego, że masz za duży brzuszek. Już wiem. Tata świnka może się dostać przez dach. Peppa, George, mama świnka i tata świnka są w domku na drzewie. Babciu, uwielbiam domek na drzewie. Nie chcę stąd nigdy wychodzić. To cudowne, Peppo. Ale czy na pewno nie chcesz mnie odwiedzić w moim domu? To specjalny fotel królowej. Nazywa się tron. Jest piękny. A to suknia królowej. Jest wspaniała. Spójrz, Peppo, to jest złota korona królowej. Wow, jaka piękna. Mamo, a gdzie jest telewizor królowej? Wtedy nie było telewizji. Nie było telewizji? A czy mieli komputery? Nie, komputerów też nie było. To co robili całymi dniami? Mamo, gdybym była królową, jadłabym tyle ciastek, ile bym chciała. Peppa wyobraża sobie, że jest królową. Pyszne. Czy królowa Peppa życzy sobie jeszcze czegoś? Tak, więcej ciastek. Oczywiście. Chodźmy dalej. Idę, tato. Tato, jestem królową Peppą. Musisz się kłaniać, jak do mnie mówisz. Och, najmocniej przepraszam, waszą wysokość. Kim ty jesteś? Twoim ojcem. To musi być bardzo interesujące. Tak, to bardzo interesujące. A co to za pomieszczenie? To jest sala dinozaurów. Sala dinozaurów? George, to sala dinozaurów. Dinozaur. A gdzie jest dinozaur? Jest gdzieś w tej sali. Nie widzę go. Musi być bardzo malusieńki. Spójrz, Peppo, on jest bardzo duży. Chodźmy, George. Napompujmy błotny basen. Tata świnka pompuje błotny basen. To łatwizna. Peppa trzyma wąż, a mama świnka odkręca wodę. Gdzie jest woda? Peppa i George uwielbiają błotny basen. Lody, lody! Pani Królik jest lodziarką!
bardzo gorące dni pani królik sprzedaje lody. Mamo, tato! Czy George i ja możemy zjeść lody? No cóż, dzisiaj jest wyjątkowo gorący dzień. Czy ja też mogę dostać loda? Wszyscy lubią lody. Witam wszystkich państwa. Dzień dobry, pani. Jakie lody chcecie? Poproszę panią o rożek lodowy. Proszę bardzo, Pepo. Dziękuję. To samo dla mnie i dla taty świnki, proszę. A czego sobie życzy szanowny George? Dinozaur! Dinozaur? Głuptas, George. On zawsze na każde pytanie odpowiada dinozaur. A, tak się szczęśliwie składa, że mam lody w kształcie dinozauru. Dinozaur! George, zjedz loda, zanim stopnieje. Dinozaur! George'owi tak podoba się lód w kształcie dinozaura, że nie chce go zjeść. Dziękuję pani. Miłego dnia! To, ja już nie chcę mieć kółek. Myślisz, że sobie bez nich poradzisz? Tak. Dobrze, Pepo, zdejmijmy je. Tata świnka odkręca dodatkowe kółka od rowerka Pepy. Jesteś pewna, że chcesz jeździć bez dodatkowych kółek? Tak. Nigdy tego nie robiłaś. Ale umiem. Tak, tak. To nie jest śmieszne. Jazda bez kółek nie jest łatwa. Czy pomóc ci, Peppo? O tak, tato. Dobrze. Gotowa? Do biegu? Start! Nie puszczaj mnie, tato. Spokojnie, trzymam cię. Doskonale sobie radzisz, Peppo. Trzymaj, tato. Pedałuj dalej. Pepa jedzie bez dodatkowych kółek. O, tato, udało się! Już sama sobie doskonale radzisz. Serio? Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Umiem jeździć. Widzicie? Widzicie? Sama umiem jeździć na rowerze. Dany, Suzy, Rebeko! Nie potrzebuję już dodatkowych kółek. Widzicie? Hurra! Ścigajmy się do dyni. Pepo, uważaj, moja dynia. Ach, jestem pierwsza. Pepa nie patrzy, gdzie jedzie. Wow! Wielkie nieba. Pepa zmiażdżyła dynię taty świnki. Przepraszam, tatusiu, rozbiłam dynię. Moim okiem szpiega coś niebieskiego. Koszula George'a. Nie. Czy to coś w samochodzie? Nie, wiecie? Nie. Niebo, niebieskie niebo. Wygrałam! Tato Świnko, czy wiesz, gdzie jedziemy? Dokładnie wiem, gdzie jedziemy. Chociaż ta droga nie wygląda dokładnie tak, jak na mapie. Och, Tato Świnko, zgubiliśmy się. Nic podobnego. To jak stąd dotrzemy do Zamku Wichrów? Daj mi jeszcze chwilkę. Już wiem. Zadzwonimy do dziadka. Nie ma potrzeby dzwonić do babci i dziadka. Dojadę do Zamku Wichrów bez niczyjej pomocy. Ale robi się późno. Halo? Mówi dziadek Świnka. Dziadku Świnko, zgubiliśmy się w drodze do Zamku Wichrów. Czy tata Świnka ma teraz przed sobą mapę? Tak, to tata Świnka dzisiaj pilotuje. Właśnie się trochę nadąsał. Wcale się nie dąsam. Cóż, najlepiej zrobicie, jeśli będziecie jechać cały czas prosto, aż zobaczycie Zamek Wichrów tuż przed sobą. Dzięki, dziadku Świnko. Musimy jechać główną drogą, aż zobaczymy zamek. Tak, myślałem. Patrz! Czy to jest zamek? Tak, to Zamek Wichrów. Jedź, samochodziku. Samochodziku, uda ci się! Hurra! Cała rodzina dotarła w końcu do Zamku Wichrów. Jej!
Ojej, jaki wysoki! Wejdźmy do środka. Widok z samej góry jest cudowny. Wspaniały widok. Mamo, czy to do... George, chcesz się pobawić na drabinkach? Drabinka jest dosyć wysoka. George nie lubi być wysoko. Wybacz, George. Pobaw się na zjeżdżalni. Tak, zjeżdżalnia! Mamo, tato, popatrzcie! Do biegu gotowi? Start! George chce się bawić na zjeżdżalni. Na pewno, George? Nie jest za wysoko? Dobrze, pomogę ci tam wejść. Ojej, trochę za wysoko dla George'a. Spokojnie, George. Zjadę razem z tobą. Tato, jesteś za duży, żeby zjeżdżać na zjeżdżalni. Nic podobnego, Peppo. Nie jestem za duży. Odsunąć się. Gotowi do biegu. Start! O! Tata świnka utknął. To nie jest śmieszne. To wygląda bardzo śmiesznie. No, może troszkę śmieszne jest. Musimy cię zepchnąć. Oj! Brzuszek taty jest jak prawdziwy dmuchany zamek. George uwielbia odbijać się na brzuszku tatusia. George... Ojej, George upuścił gąbkę w błoto. George, od nowa brudzisz umyty samochód. Zmyję to błoto. Peppo, nie używaj... brudnej wody. Ojej, Peppa oblała brudną wodą cały samochód. O! Cóż, trudno. Zmyjemy to wężem ogrodowym. Tak, tak! Mogę trzymać węża? Peppa trzyma węża, a tata świnka odkręca wodę. O, nic nie leci! Peppo, stop! Wybacz, mamo. O, tato świnko, proszę zakręć wodę! Tylko bez paniki. Ojej, wszyscy są mokrzy. Nasz samochód umyty. My wszyscy też. Wysuszcie się, a ja wypoleruję samochód. Do widzenia! Do widzenia! Tata świnka poleruje samochód tak dokładnie, że można się w nim przejrzeć. Jaka śmieszna twarz. O, więcej śmiesznych twarzy. To Peppa i George. I mama świnka. Dużo pracy. Halo? Tak? Zrób to i tamto. Nie, dziękuję, do widzenia. Peppa świetnie się bawił, dając mamę świnkę. Ale George zaczyna się nudzić. Wybacz, tato świnko. Prawie skończyłam. O, skończone. Chodź, tato świnko. Czas, żebyś ty popracował. Do widzenia, mamo i tato świnko. Do widzenia!
Tata świnka kopie w ogródku. Witaj, Peppo. Cześć, George. Nie jestem Pepą. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Tata przyszedł trochę popracować. To bardzo miło, tato świnko. Uważaj, bo to bardzo głęboka dziura. Mam nadzieję, że nie kopiesz w swoim najlepszym ubraniu, tato świnko. Ja też bym chciała tak chrumknąć. Przyniosłam lody. Lody! Peppo, George, przed jedzeniem musicie zdjąć te brudne ubrania. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Na pewno? Tak. Tak. To gdzie jest Peppa i George? Nie wiemy. To wielka szkoda, bo mam tu ich ulubione lody. Ale skoro ich nie ma... A, jesteśmy! Peppo, George'u, tu jesteście. Tak, mamo. My tylko udawaliśmy ciebie i tatę. O, naprawdę nas nabraliście. Sprawdźmy na górze w sypialni rodziców. Peppa i George szukają w pokoju mamy i taty świnki. George, uważaj! Nie wolno nic przewrócić. To nie jest zabawne. Peppa zajrzała pod poduszki, ale okularów nigdzie nie znalazła. O! George szukał w kapciach taty, ale okularów też tam nie było. Poszukajmy w łazience. Peppa i George przeszukują łazienkę. Okularów nigdzie nie ma. W toalecie też ich nie znaleźli. Och, to za trudne. Peppa i George nigdzie nie znaleźli okularów taty świnki. Szukaliśmy wszędzie, ale nie mogliśmy znaleźć twoich okularów. Ojej, co teraz zrobisz? Będę musiał nauczyć się żyć bez nich. Będę się wolno poruszał, to na nic nie wpadnę. Tutaj są! Znalazłam je! Tato świnko, cały czas na nich siedziałeś. O. Dapa, tatuś! Jak one się tam znalazły? To ciekawe. Dobrze, że się znalazły, tato świnko. Nareszcie przestaniesz się denerwować. Nie denerwowałem się. Tata świnka naprawił komputer. Tak, jestem ekspertem w sprawach technicznych. Tato, czy możemy zagrać w szczęśliwego pana kurczaka? Lepiej zapytajcie mamę świnkę. Mama powiedziała, że później będziemy mogli. No to grajcie. Tylko nie wiem, gdzie jest ta płyta. Teraz moja kolej. A teraz moja kolej.
Co oni tam wyprawiają? Widzę, że komputer znowu działa. George chyba jest za mały, żeby grać na akordeonie. Tato, czy w pudle są jeszcze jakieś instrumenty? Tylko róg. Zagram! Musisz bardzo mocno dmuchać. To nie tak powinno brzmieć. To niemożliwe! Może mnie uda się coś zagrać? To też nie brzmiało za dobrze. Myślę, że musi to zrobić ktoś tak silny jak ja. To też nie był dobry dźwięk. Pepa ma rację. Na tym nie można zagrać. Nieważne, tato Świnko. Zostań przy akordeonie. Grasz na nim pięknie. Och, nie chwaląc się, gram całkiem nieźle. Zawsze lubiłaś słuchać. A ja zagram na skrzypcach. A ja na bębenku. Mama Świnka gra na skrzypcach. Tata Świnka gra na akordeonie. Pepa gra na bębenku. A na jakim instrumencie zagra George? George dymie w róg. Mamusia gra na skrzypcach, tatoś gra na akordeonie, a ja gram na bębenku. George też gra. O co tyle krzyku? Pomocy! Co oni tam wyprawiają? Czemu tak hałasujecie? Co za bałagan na podłodze? Można się potknąć i zrobić sobie krzywdę. Już ktoś się potknął i zrobił sobie krzywdę. Ojej, biedny tata Świnka. Chodźcie, dzieciaki, posprzątamy ten bałagan. Mamusiu, bawimy się w lalki i dinozaury. Będziecie się bawić, jak posprzątacie. To jest bałagan George'a. Jeżeli tak, to ta śliczna sukienka należy do George'a. Nie. Może trochę bałaganu należy do mnie. I tak, ja pomogę George'owi, a mama pomoże Peppie. To będzie wyścig. Kto pierwszy sprzątnie? Dobry pomysł. Zobaczmy, kto posprząta pierwszy. Do boju, gotowi, start! Wygrywamy! Wcale nie! Tak. A to co? Misiu, nie mogłam cię znaleźć. Już, Pepo, włóż misia do pudełka z zabawkami. Już. Teraz książki. Ślicznie. A co my tu mamy? Dinosaur. No właśnie, książka o dinozaurach. To książka George'a o dinozaurach. To jest Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex. Tak jest. O, to jest Brontosaurus. Brontosaurus. Tak. Ta
Tata Świnka da przedstawienie magii. Pepo, pamiętasz, co masz powiedzieć? Panie i panowie, przedstawiam zadziwiającego sztukmistrza. Dobrze, tato. Panie i panowie! A magiczny tatuś! Oto pierwsza sztuczka. Abrakadabra! To Teddy! Do drugiej sztuczki potrzebuję jednego ochotnika. Zapraszam tu pannę, która pierwsza podniosła rękę. Powiedz widowni, jak masz na imię. Suzy Owca. Dobrze, Suzy. Tu są trzy piłki. Czerwona, niebieska i żółta. Dobrze. Musisz szybko wybrać jedną z nich, kiedy się odwrócę. Dobrze. Czy już wybrałaś? Tak. Abrakadabra, wybrałaś żółtą. Nie. Abrakadabra, niebieską. Nie. Abrakadabra, czerwoną. Tak, to czerwona. Ura! Niemądra ta magia, tato. Wymieniłeś wszystkie trzy kolory. Cicho, Pepo, nie mów nikomu. Chcecie jeszcze jedną sztuczkę? O, tak! Zamknijcie oczy. Nie podglądać. Powiedzcie magiczne słowa abrakadabra. Abrakadabra! Otwórzcie oczy. Hurra! Mój bananowy urodzinowy tort! Czy woda jest zimna? Jest cudowna! Gotowi? Ty zacząłeś, tato Świnko. Oj, może już dość tego chlapania. Tato, uwielbiam być na plaży. Peppa i George uwielbiają plażę. Wszyscy lubią tu być. Pepo, George, chcecie się pobawić wiaderkiem i łopatkami? O tak, mamusiu. Tato, tato, możemy cię zakopać w piasku? Cóż... Proszę, tato. No, dobrze. Peppa i George zakopują tatę w piasku. Zaczynajcie! Już. Teraz na mnie uciekniesz. Robi mi się gorąco. Dajcie mi mój kapelusz. Cóż, jeśli poprosisz... Proszę, podaj mi kapelusz. Proszę bardzo, tatusiu. Dziękuję. Może się teraz troszeczkę zdrzemnę. George, zbudujmy zamek z piasku. Peppa i George robią zamek z piasku. Najpierw nasypujesz piasku do wiaderka. O tak. Odwracasz wiaderko do góry dnem i stukasz. Podnosisz je i proszę. Zamek z piasku. Hej! Następny zamek. Pepo, George, czas do domu. Nie zapomnijcie niczego. Niki. Witaj, George. Widziałeś pająka? Proszę, tato, zabierz go. Naprawdę nie ma się czego bać, Pepo. Pająki są bardzo, bardzo małe i nie zrobią ci krzywdy. Nie martw się. Tata zabierze go z sypialni. Wow, ten jest dość duży. Zawołam mamę Świnkę. Mamo Świnko! Witaj, panie chude nóżki. Peppa zrobiła się trochę odważniejsza. Podoba mu się w moim domku dla lalek. Cześć, dzieciaki. Słyszałam, że znaleźliście małego pająka. Zabiorę go z sypialni, żebyście mogli się bawić. Mamo, on ma na imię chude nóżki.
Pan chude nóżki jest całkiem spory. Peppa i George lubią pająka. Papa! George kładzie pająka do łóżka. Nie, George! On chce herbaty. Wcale nie chce iść spać. Jest pan głodny, panie chude nóżki? Chcesz trochę ciasta? Peppa już się nie boi pająków. Mamo, tato, usiądźcie. Teraz wszyscy napijemy się herbaty z panem chude nóżki. Kto chce herbaty? Ja poproszę. Ja proszę. Przepyszne. Peppa uwielbia bawić się w przyjęcia. To dla pana, panie chude nóżki. A to co? Czy chcesz się przywitać z moim tatą? Witaj, tato świnko. Już dobrze. Podaj herbatę panu chude nóżki. Chyba się go boisz, tato. O nie, oczywiście, że nie. Nie tak blisko. Nazywano ją śpiącą królewną. Tatusiu, czemu tak się nazywała? O tym opowiem później. Czy śpiąca królewna była ładna? Tak, była bardzo ładna. Uwielbiała przeglądać się w lustrze. Jestem bardzo ładna. A kto jeszcze mieszkał w zamku? No cóż... W zamku mieszkali jeszcze mały książę, mama królowa i tata król. Tak, zgadza się. Wszyscy tam mieszkali. Czy tata król miał duży brzuszek? Ależ nie. Był bardzo przystojny. Jak ja. Tak czy siak, mieszkał tam także wielki smok. Dinozaur? Dinozaur? O tak, to nie był smok, to był dinozaur. Żył pod zamkiem. Był wielkim, groźnym dinozaurem. Wow! Wow! Ojej, może ten dinozaur nie był taki groźny, tato świnko. Wybacz, George, ten dinozaur był bardzo delikatny. Jadł bardzo dużo trawy. Tato świnko! Och, wybaczcie, byłem dinozaurem. Tato, czemu księżniczkę nazywano śpiącą królewną? Już opowiadam. Słońce zaczęło zachodzić. Potem pojawiły się gwiazdy i księżyc. Wszyscy zrobili się bardzo śpiący. Najbardziej śpiąca zrobiła się królewna. Pyszne. Ten naleśnik jest dla mamy świnki. Hurra! Czy nie podrzucasz za nisko, mamo świnko? Ten naleśnik jest dla taty świnki. Możesz teraz pokazać, jak to się robi? Przepyszne. Czy wszyscy patrzą? Sekret smacznych naleśników polega na tym, żeby podrzucać je jak najwyżej. Raz, dwa, trzy, hopla! O! Gapa, tatuś. O, może troszeczkę za wysoko. O, jaka szkoda. To był ostatni naleśnik. Powinno się udać go ściągnąć. Ojej, tata świnka nie może dosięgnąć naleśnika. Nie martw się, tato świnko. Wiem, jak go stamtąd ściągnąć. Chodźmy na górę, dzieci. Chodźmy. Co chce zrobić mama świnka? Policzę do trzech i wszyscy zaczynamy skakać razem. Raz, dwa, trzy, już! Co oni tam robią? Sukces!
Tata świnka odzyskał naleśnik. Nasz tata ma naleśnika na głowie. Syropu do naleśnika, tato? Tak, proszę. Raz, dwa, trzy, hopla! Przepyszne. Tygrysy wylizują się, żeby być czyste. A kiedy tygrysy są szczęśliwe, to mruczą. Witajcie, dzieci. Ojej, same tygrysy. A ja ich uczę, jak być prawdziwym tygrysem. Co teraz chcą robić małe tygrysy? Dinosal! Racja. Teraz znajdziemy balon dinozaura. Wszyscy dostaną balony. Hurra! Witamy, panno Gazelo. Prosimy balony dla wszystkich. Oczywiście, mam bardzo różne wzory balonów. Ja poproszę balon słonia. Proszę bardzo, Pepo. Czy mogę dostać kangura? Poproszę lwa. A ja małpę. Poproszę papugę. Oho, proszę, wszystkie są. A teraz najważniejszy balon. Potrzebujemy jeszcze dinozaura dla George'a. Ojej, niestety nie mam ani jednego balona z dinozaurem. Spokojnie, George. Mam pewien pomysł. Mogę prosić te dwa długie balony? Patrzcie tylko. Co tata świnka robi z balonami? Proszę, kto zgadnie, co to jest? Czy to jest kangur? Nie, to jest... Dinosal! Zgadza się, to dinozaur. Tata świnka zrobił balon dinozaura. Dinosal! A teraz do zamku! Pepa uwielbia skakać po zamku trampolinu. Wszyscy świetnie się bawią. Tata świnka, Pepa i George dekorują pokój. Ale fajnie! Babcia i dziadek przyjechali na urodziny mamy. Wszystkiego najlepszego, mamo świnko. Nie wejdziesz do środka? Jeszcze nie mogę. Tata, Pepa i George szykują niespodziankę na moje urodziny. Cudownie. Do zobaczenia. Pa. Mamo, czy zechcesz już wejść do środka? Z przyjemnością. Zamknij oczy. Nie otwieraj oczu, mamusiu. Raz, dwa, trzy, otwórz oczy! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jaka cudowna niespodzianka! Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie. Mamo, mamo, to twój prezent. Czy wiesz, co to? Nie mam pojęcia. Otwórz i zobacz. Przepiękna sukienka! Jesteś piękna, mamo. A tu jest dodatek do sukienki. Co to? Dwa bilety do teatru na dzisiaj. Dziękuję. Mama świnka lubi chodzić do teatru. A ja i babcia świnka zaopiekujemy się George'em i Pepą. Hurra! To cudowne urodziny. Jestem najszczęśliwszą mamą na całym świecie. I najpiękniejszą. Pepo! Dziękuję, tato. Teraz tata świnka puszcza latawiec. Wyżej, wyżej! Tata świnka świetnie sobie radzi. Wow!
Tak, jestem ekspertem od latawców. Uważaj na drzewa, latawiec może się zaplątać w gałęzie. Spokojnie, poradzę sobie. No tak, tata świnka zaczepił latawcem o drzewo. Ojej, och. O! Nie płacz, George, tata zdejmie latawiec. Hurra! No tak. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Peppa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci. Ostrożnie, tato świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Bądź ostrożny. Jeszcze kawałek, tato. Tato świnko, ta gałąź nie wytrzyma twojego ciężaru. Ach, nonsens. Nie jestem taki ciężki. Oj, a. Hurra! Tata świnka uratował latawiec. Oj! No, no. Wszystko. Tak potrafię. O! Peppa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Peppo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap. Weź piłkę, George. Ojej, Peppo, nie powinnaś tak traktować George'a. Wybacz, George. O co tyle krzyku? Tato, George jest jeszcze za mały, żeby grać w świnkę w środku. O, jestem pewien, że da radę. Nie potrafi. Tato, patrz. Łap, George. Hurra! Hurra! Oszukujesz! Ależ nie. Właśnie pomogłem George'owi w grze. Mamo, czy ty też mi pomożesz? Ależ oczywiście, Peppo. Do mnie, George! Łap, George! Peppa uwielbiała pani piłki. George uwielbiał łapanie piłki. Wszyscy uwielbiają łapanie piłki. Peppa i George pomagają tatusiowi śwince zbierać chrust George, na ognisko. Ja będę zbierała chrust, a ty go będziesz niósł. Zbieranie patyków jest fajne. Już, tyle wystarczy. Będzie cudowne ognisko. Rozpalę je. Tu są zapałki. Nie potrzebujemy zapałek. Tatusiu, to jak je zapalisz bez zapałek? Rozniecę ogień w sposób tradycyjny. Będę pocierał o siebie dwa patyczki. Tata świnka pociera dwa patyki, żeby rozniecić ognisko. Gdzie jest ogień, tatusiu? Już prawie. Hurra! Łatwizna. Teraz możemy podgrzać zupę pomidorową. Słuchajcie odgłosów przyrody. A co to za dźwięki? To jest odgłos ćwierkania świerszcza. A to co? A to jest sowa. Spójrzcie, tam jest. Wow! A co to za
hałas? O, sama nie wiem. To brzuch tatusia. Burczenie mojego brzucha to najlepszy odgłos natury. Już czas na posiłek. Lubię zupę pomidorową. Ja też. A to kolejny odgłos natury w wykonaniu waszego tatusia. Co? Szybko, dzieci. Do namiotu. Pora spać. Nie zmieścimy się tu wszyscy. Namiot jest za mały. Będzie dobrze. Chodźcie. Przesuń się, mamo świnko. Tatusiu, jesteś za duży na ten namiot. Nie zburz ściany, tato. Teraz będzie potrzebny młotek i gwóźdź. Odsuńcie się, dzieci, i spójrzcie, jak to robi zawodowiec. Tata świnka wbija gwóźdź w ścianę. Nie zburz ściany, tato. Nie pleć głupstw, Peppo. To proste. O, to nie tak miało być. Tata świnka zrobił w ścianie dużą dziurę. Oj, tato, zniszczyłeś ścianę. To tylko niewielka ryska. Obrazek ją zasłoni. Już. Nadal widać pęknięcia, tato. Tak. Wyjmę gwoździk i załatam je. Nie nabałagań, tato. O, nie przesadzaj, Peppo. Wychodzi. Oj. Oj, tato. Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę. Myślisz, że mama zauważy? Tak, myślę, że to niewykluczone. Co oni wyrabiają? Tato, widzimy cię! Tata świnka musi naprawić ścianę, zanim mama świnka wróci do domu. Cegłę, proszę. Najpierw tata wstawia w dziurę cegły. Już. Potem gipsuje cegły. I łatwizna. Potem tata maluje ścianę. Ta świnka naprawdę nie może dotknąć stóp. Ojej, tatusiu, to bardzo niedobrze. Chyba powinienem troszkę poćwiczyć. Tak, tato. Zacznę od jutra. Tato świnko, musisz zacząć ćwiczyć natychmiast. Nie martw się, tato, ja ci pomogę. No dobrze, Peppo, będziesz odpowiedzialna za trening. Od czego zaczynamy? Na początek zrobimy pompki. To proste. Raz. Dwa. Już. Bardzo dobrze, tato. Musisz ich zrobić przynajmniej 100. Aż tyle? Tak. Dzieci, pomożecie mi zrobić obiad. Ja też pomogę. Nie, tato. Ty musisz się dalej gimnastykować. Raz. Dwa. Mama świnka, Peppa i George są w kuchni i przygotowują obiad, a tata nadal robi pompki. Tata bardzo dobrze sobie radzi. 10. Tak, mam tylko nadzieję, że nie przesadzi. Pójdę zobaczyć. 13, 14, 15, 16, 17. Tato świnko, oszukujesz. Powinieneś ćwiczyć. Ale w telewizji było coś ciekawego. Okropny tata. Może tacie lepiej się będzie ćwiczyło na moim starym rowerze. A, to może być fajne. Będę mógł pedałować i jednocześnie oglądać telewizję. To niemożliwe. Ten rower jest za głośny. Nie słyszę telewizora. Jakoś musisz złapać formę. Już wiem. Możesz jeździć na moim rowerze. Tak, przy okazji zaczerpniesz świeżego powietrza. Tata świnka będzie jeździł na małym rowerze Peppy. Tato, to są pedały. To hamulce.
hamulce, a to dzwon. Dziękuję, dziadku psie. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Ho. Pepa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków. Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby! Tato, sprawdź, żeby magiczne szyby się schowały. Do czego jest niebieski guzik? Nie wiem. Sprawdźmy. Ojej! Uwielbiam ten nowy samochód. Możemy go zatrzymać? Nie, nie możemy, Pepo. Pożyczyliśmy go tylko na dzisiaj. O! Ojej, zaraz będzie padać. Tak, trzeba zasunąć dach. Jej, który to guzik rozkłada dach? Ups. A, to nie ten. Aha, to musi być ten. Ojej! Nowy samochód opryskał tatę świnkę wodą. Tata, tatuś, to nie był dach. Ten przycisk. Oj, nie, ten. Może ten. Pomocy! Tata świnka zapomniał, który przycisk zamyka dach. Myślę, że ten samochód mnie nie lubi. Wciśnij czerwony guzik. Hurra! Deszcz już przestał padać. Możemy znowu złożyć dach? O tak. Który to przycisk? Czerwony! Hurra! Dziadek pies naprawił już samochód. Wasz samochód gotowy! Hurra! Dziękuję, dziadku psie. Reszty nie trzeba. Rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło 3 razy. Nowa kuracja Pepy nie przyniosła efektów. George nadal czka. Już wiem. Żeby wyleczyć świnkę z czkawki, trzeba ją przestraszyć. George, teraz cię przestraszę, ale pamiętaj, że to tylko zabawa, która ma cię wyleczyć z czkawki. Pamiętaj, ja tylko udaję straszną. Pepo, nie wolno ci straszyć George'a. On jest za mały. Przepraszam. Próbowałam wyleczyć George'a z czkawki. Czkawka George'a zniknęła. Idzie tata świnka z 2 kubeczkami soku. George, jeśli będziesz pił tak szybko, znowu dostaniesz czkawki. Nie jestem taka mała jak George. Mogę pić sok tak szybko, jak chcę. Nie. Nie, George. Następną rzeczą na liście jest cebula. Cebule! Już pamiętam. Są tutaj. Dobrze. Raz, 2, 3, 4. Cebule! Bardzo dobrze. To już prawie wszystko z listy. Jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Roślinki? Są na liście? O nie, George. Ostatnią rzeczą na liście są owoce. A,
Nieważne, George. Możesz wybrać owoce. Gdzie są owoce? Są tam! Tu są jabłka, pomarańcze, banany i duże arbuzy. Jakie owoce bierzemy, George? Jabłka? Pomarańcze? Banany? Arbuz! To jest kasa, gdzie płaci się za zakupy. Pomidory, makaron, cebulę, arbuz, ciasto czekoladowe. Ciasto czekoladowe? Ciasto czekoladowe? Czy było na liście? Pepo, to ty włożyłaś ciasto czekoladowe do wózka? Nie, mamo. George, to ty włożyłeś ciasto czekoladowe do wózka? Nie. Ja też tego nie zrobiłam. No to kto? Pomyślałem, że będzie na deser. Tato Świnko. Brzydki tatuś. Wybaczcie, wyglądało tak apetycznie. Nadal wygląda apetycznie. Możemy udawać, że było na liście. Ciasto czekoladowe! Hurra! Cześć, jestem Świnko Pepa. Cześć, jestem Świnko Pepa. Cześć, jestem Świnko Pepa. Jeszcze raz. Może powinniśmy sfilmować coś innego. Już wiem. Tata Świnka musi wyjść z pokoju, a my coś sfilmujemy. Wychodź. Tata Świnka musi poczekać w kuchni, podczas kiedy mama, Pepa i George nakręcą sekretny film. Bez podglądania, tatusiu. Teraz każdy coś sfilmuje. George, chcesz być pierwszy? Hej, jesteście gotowi? Mogę już wejść i zobaczyć film? Skończone. Możesz wchodzić. George i Pepa nakręcili film. Najpierw zobaczymy film George'a. Dinosaur! George jak zwykle udaje dinozaura. To bardzo przerażający dinozaur. Ojej, George się przestraszył. Nie bój się, George. To nie jest prawdziwy dinozaur. Przecież to ty. Dinozaur. Teraz obejrzymy film Pepy. A któż to ma być? Jestem tata Świnka. Ho, ho, ho. Rozumiem. Mam bardzo duży brzuszek, bo zjadam bardzo dużo słodkich ciastek. Mój brzuszek nie jest duży, ale lubię ciasteczka. Gdy więcej jesz, to brzuszek robi się coraz większy. Ile nigdy nie zdejmę. Nadeszła pora kąpieli. Pepa nawet do kąpieli nie chce zdjąć butów. Pepa jest już w piżamie, ale nowych butów nie zdjęła. Pepa chce spać w swoich nowych butach. Pepo, czy na pewno nie chcesz zdjąć butów? Już nigdy nie zdejmę moich butów, mamusiu. No dobrze. Dobranoc, dzieciaki. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Tak, dobranoc, moje małe świnki. Całą noc padał deszcz i ogród jest mokry. Mama świnka założyła kalosze. Tata świnka założył kalosze. George też założył kalosze. Pepa nadal nosi nowe czerwone buty. George poszedł się pobawić w mokrej trawie. Ojej, Pepa uwielbia się bawić w mokrej trawie, ale nie chce przemoczyć nowych butów. Nie mogę się dzisiaj bawić w mokrej trawie, George. O! George uwielbia wskakiwać w kałuże błota. Pepa też uwielbia wskakiwać w kałuże, ale nie chce zabłocić nowych butów.
Mama i tata też lubią wskakiwać w kałuże błota. Wszyscy lubią wskakiwać w kałuże. Gdzie podziała się Pepa? Pepa zakłada kalosze. Jeśli się chce wskakiwać do kałuży, trzeba założyć kalosze. Ja też przemokłem. O, wybacz, tato świnko. Zaraz cię wysuszymy. No i już, tato świnko, znowu suchutki. Deszcz wpada do domu. Podłoga nam moknie. Ojej, co zrobimy, tato świnko? Spokojnie. Tata świnka łapie krople do wiadra. Dobra robota, tatusiu. To nic trudnego. Co? Szybko! Znajdź coś innego do łapania wody. Dobrze, Peppo. To nic trudnego. Mamo, pioruny są bardzo głośne. Spokojnie, dzieciaki, nie bójcie się. Zmierzmy czas między błyskawicą a uderzeniem. Będziemy wiedzieli, czy burza się zbliża, czy oddala. Raz, dwa, trzy. O, i trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, teraz pięć. Burza zaraz się skończy. Burza już odeszła. Hurra! Przez burzę cały ogród jest w błocie. Pepa uwielbia skakanie po błocie. Wszyscy lubią skakać po błotku. Uwielbiam burzę. Dzięki niej mamy błoto. Chlap, 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 chlap.